Dobry wieczór Państwu. Witamy w Teatrze Studio. Za chwileczkę zobaczymy spektakl Clean Room Juana Domingueza. Ponieważ jest to międzynarodowy festiwal, dlatego pozwolę sobie przejść na język angielski, żeby goście, którzy nie znają języka polskiego, zrozumieli nas. The project in itself is thought as a series that will continue one year after another. The whole project is thought in four seasons. So now we did the first one, we premiered last year, and we are kind of bringing the first season to different cities that probably or hopefully will bring the second season also. And this is the most important thing, is like continuity, which doesn't happen when you do a piece of 1 hour, 2 hours, 3 hours, because then you finish and then you go to another city, it's a new perspective, no? But this continuity of coming back, meeting the same people, growing with the people, and sharing concerns and exchanging knowledge between audience and the people organizing the project is for me the most interesting of the project. No, I mean the project is organized in a way that that is kind of running. I mean, it needs a lot of organization, but it's thought already. It's only first episode and last episode are kind of new in each city, no, and more related to the city itself. So these two episodes, the first one and the last one, are really the challenging in relation to the city. You are now in the room 212 of the Palace of Culture and Science. This building is made of bricks, concrete, stones from the Ural Mountains and asphalt, which makes it inflammable. Yes, it's not, I don't think it's about to create a community that have to maintain their self. Yeah, it's like we open a door inside the festival to create another space, because we don't propose much content, in fact. We don't propose things to see, it's more like a We don't space. Propose an object to, yes. to observe yes. or to watch. There is no object, it's more a vessel or a container or something. Yes. Mm-hmm. If you were a sentence, what sentence would you be? And what about your syntax? Where are you written? Who wrote you? Wydaje mi się, że spektakl Juana Domingueza puentuje bardzo dobrze całe zastanawianie się nad fenomenem widowni, widza, publiczności. Od wielu lat odbywa się dyskurs czy debata na ten temat, rozpoczęta między innymi książką Jacques'a Ranciera Eliminacja widz emancypowany, to znaczy co to znaczy widz emancypowany. Jerome Bell mówi o tym, że podoba mu się właśnie to, że widz przychodzi i jest w pewnym sensie uwięziony przez 2 godziny. Że jak mówi Bell, I like it that he has to shut up. Że nie jest tak jak w galerii współczesnej. W galerii przychodzimy na wernisaż i cały czas komentujemy to, co widzimy, prawda? Czujemy, że mamy cały czas pewną wolność dyskursywną. I to jest chyba najciekawsze w spektaklu Domingueza, że on w bardzo niepretensjonalny i subtelny sposób jest w stanie stworzyć sytuację, kiedy my, zanim się nie obejrzymy, jesteśmy właśnie tymi uczestniczącymi widzami, jesteśmy z tego zadowoleni i wychodzimy z poczuciem, że to my w końcu byliśmy bohaterami tego spektaklu. Kiedy on w trzecim i czwartym epizodzie zaaranżował kolację przy winie, którą ja siedziałam akurat przy stoliku z Edytą, zagadałyśmy się i dopiero zdałyśmy sobie po pół godziny sprawę, że nic innego już nie będzie. Że spektakl to my, że to my właśnie jesteśmy tymi widzami i tą publicznością, o której tyle się debatuje, a tutaj my jako publiczność
wreszcie jesteśmy aktorami. To coincidence. To the first times. To second times. To third times. To 6 more hours a day. To long breakfasts. To the smell of coffee, to milk and chocolate. To sex before and after breakfast. You get so much in a very fast impression, but very deep and emotional relation to the people from the city, and to the what's happening in the city. And Warsaw, it was very strong. It's like there is a very strong and emotional relation to the city from everybody, from every generation. This we learn, this we share with the participants and with the spectators also. And this was very rich. I didn't know this. I mean, you know a bit of the history of the city and the country. But suddenly you are here, you live here for 2 weeks, and then you share, you are so close to the people that you get a lot of input, no? And this is very, very strong. It's also when we were going to the tram, for the first time, the group, the audience, was almost invisible in the city, because everybody could come with us, yes. with us, and everybody could have left us. Yes. And this never happened, because yeah. we are never so much like when we're in the station. Yes. For me, it was really like a very different experience. Like, we are a group, and then we are an invisible group. Yes. But we know we are a group, yes. and we okay. are going somewhere. Mm-hmm. And for the first time, we were totally inside the movement of a city. All of you can join us next year. The same people that from now on are our family, our friends. You came to see Clean Room, and now you are Clean Room. We have some vodka for you in the chest cafe. W jakimś stopniu budzi to we mnie trochę taki niepokój, bo zawsze to, co robią, jest takie trochę, no nie wiadomo, czego się spodziewać. Zawsze jest taka nutka niepewności. I z przyjemnością patrzyłem, jak przechodziliśmy z jednej fazy do drugiej, z całkowitego zamieszania w totalny porządek, stagnację, anihilację ludzkich postaw i emocji. Wychodzimy stąd z taką świadomością, że zrobiliśmy każdy coś dla siebie, uporządkowo odpowiadając na te wszystkie pytania i zastanawiając się nad tym, co tak na czym nam naprawdę zależy. Ciekawe spotkanie miałam z bliźniakami z Zielonej Góry, gdzie kompletnie nie wiedziałam, skąd oni się tu wzięli, co oni tutaj robią, a spotkanie przy stole we czwórkę było po prostu bardzo inspirujące. Bardzo nam pomogły pytania. Dzięki temu po prostu wszyscy żeśmy zaczęli opowiadać o wszystkich naszych przeżyciach, począwszy od przedszkola do seksualnych przygód. I think that we succeed. I think we are gonna see everybody next year again.